Ostatnio flaszka. Za Rojada. Po tej wurszcie, po ten gejszynk. Kupia po drodze. Dobra. Tam też musimy więcej wziąć. Wiesz, jak smakowało. A. A obajno pojadymy. No może. Tako trasa. Może wezmę jakiego jeszcze drugiego kierowcę. O! Iwalda. Oni go też zaprosili. Ja. Na pewno pojedzie, oni na pędzyi. Nie ma co robić. Jo, jada, wiesz? Dobra. Wlezę do niego. Weź. Grycia. No. Jademy w końcu do tego Jorga na Bezu. Fajnie. Przed chwilą Wariusz jak babę zaś na cud. No. Na sanatorium. Gyszynk bieza już. A? No. Jedziesz? Nie, ja nie jadę. Ja nie mogę chłopa samego zostawić. No przerąbany go. Ja zostawić. No. Cię nie puści. No, nie puści. No ale tak ja myślę. Słuchaj, no. Ale mu prośba. Mhm. Piesek. Mógł go wziąć do domu? Nie, no. Tam nie uciecze, pofutrować go no. A żarcie mu dać? No, żarcie. No dobra, ale jak wlezę do ciebie do domu? Bo wycierasz mu kluczy, no. To ja zawsze. No dobra, no nie ma problemu. Możesz jechać. Fajnie, dzięki. Pa, cześć, ja powodzenia. Co, podoba ci się? Ja wiem. Ale po co to? Tutaj do... Zaraz się dowiesz, zaraz się dowiesz. Jur, mum. No. Świetnie, złoto, znowu piwsko. No. Jej. Dobra, tylko po co tyle? Nie zżeraj nam tego, bo to mamy na bezuch. Jaki bezuch? No bezuch, bezuch, no. Jaki bezuch? Normalny bezuch. O matko! Proszę, zabierzcie mnie ze sobą. A chłopcy, puści. Z chłopem to się jakoś... Z chłopem to jakoś się dogadam. Co się stało? No tam takie... Przepraszam, no. Nic się nie stało. Staro skrzyń. Kupi się nowe. To tam może się da naprawić. Słysza na bezu, byście sami chciała wybrać. No. A co Irek na to? No, Mirka teraz nie ma. Nie, no jakoś się z nim dogadam. No. Z psem tylko trzeba było coś zrobić. A słuchaj, tak prawda powiedzieć, u nas na placu mogłabyś przynajmniej po naszemu gadać. Nie chcę. Czemu? No wiesz, że mam upierdliwego dyrektora i nie chcę, żebym gadała po śląsku. Odpuszczymy jej. Dobra. Bierzemy ją. Rano, jak się rozwidni,
przyjdź. Ej, Waldy, jeszcze tyś pojedzie na drugiego szofera. To, słuchajcie, jak mamy jechać, to naprawcie mi to ten naczynnik. Cały czas mi się tutaj rozpiernicza to zapięcie w ogóle. Spadło mi ci w szkole. Bez sensu. No. Akurat dobra, to później, bo takie małe to jest takie małe. Tak. Małe to jest szybki mam w domu. Nowy, dobra, nowy jest. Na dzisiaj. Było na tyle. No. Wiesz, kolega, pojedziesz do rajchu. Na tym lejwać. Żeby nie ma. Piwo jeszcze mamy? Kofie, bagażnik. A wileś tego kupił? 20. A wiele co zostało? 12. To my już 8 nie zabił. No to jeszcze wezmę sobie po jednym i 10 zakupimy po drodze. No i dobrze. Takie przyniesa. Miałaś być wcześniej, nie? Ja wcześniej miałam być rano. A rano to dla ciebie co jest? Wakacje są, jest rano, nie jest noc. Ewalda do, nie ma. Doros rano jest o 6, a Duli o 9. O świetnie, Ewalda też tak nie ma. Ewa w końcu będzie jechał, nie? A nie wiem. Ewalda nie ma. Wyżarliście po piwie? No. Ty pojedzie. Prawo jazdy doma zapomniał. No świetnie. No to pojedziemy jutro. Musimy podjechać do ciebie. Po 5 wyżarli. Jeszcze trzeba wyjść do sklepu piwa dokupić. No to dokupimy, wlezemy do hurtowni. Kupimy. No to co, jedziemy czy nie? Ja czekaj, no tego krasko luda. Muszę sobie nie trzeba zrobić. Trzeba być. Może wyjdzie. Boże. Teraz to ja Jurk, zbieramy się. Auto się myje, a nie skrobie. Ach, Jonia chce trochę przeczyć, bo jak to wygląda, jak pojadymy. No to jedziemy, jedziemy, jedziemy na Wysuch. Kurde, co on się obli. Koło na Bajerii jedzie, czyli do Frankfurtu. Ty słuchaj, my jadziemy do Frankfurtu, a nie do Bawarii. A to nie tak daleko. Musi jakoś wyglądać. W stroju. Thank you.
Słuchaj, jak my najedziemy od twojego chłopa, to my cię tak wzięli na ten... Ja już nim załatwię, nie martw się, wszystko będzie w porządku. Wszystko będzie w porządku. Ale wiocha! Głowę se puknij, a nie trop. Wariat jakiś. Z czego oni się śmieją? Z tego krasnoludza. A co mu krasnolud przeszkadza? Widzieli krasnoluda ty. No ale to już się trzeci, Górni ci ludzie są tacy jacyś. To już trzeci, co się śmieje. Głowę się puknij, a nie trop, kretynie ty. Niż mi się cepie! Jakieś. Wiem, że to tak nie może jechać. Może, no to jest śmieszne. Śmieszne, nie śmieszne. Między wami pojedę. Pięknota. No, pięknie. Powiedz, jakie porządne auto jeszcze. Pan Zrusku, nie, to jest pobieda, ty obie. Pobieda. Jeszcze pobieda, ja? Pobieda, no. Kiedyś z tobą długo kolejka. Podali, że jak się tu przejedzie, to się zaro lepiej dycho, nie? Ta pogoda to się nam zrobiła piękna, co? Jak się kolego nazywasz? Halo? Halo? Mówi się, jak masz na imię kolego? Bo ma Krasna. Krasna. Jeszcze mamy trochę czasu, to można się zrzemnąć. Poprzytulamy się do chłopaka. Tak, myślę, że to jest dobry pomysł. Tylko nie jakiś taki dziwny jest, ty cieplejszy. Bo ja mam zawsze ciepły. Karliczku, co ci pod tym ciuliczku, Karliczku? Ej, ty, nie mów brzydkich wyrazów. Co ci po nim jest? Będziemy trzymać sobie wciąż to ciulstwo. Ale się przyjaśnia. Ładnie zaczyna być. I sucho się zrobiło. Może wreszcie sobie coś na twarzy namaluje. Tam oko, usta. O, płot zaś do malowania. Joni był. O, Irek! Irek, patrz, jak on dostał antynał od parafianina jednego, ale znasz ty się na antynach. No to zaraz coś wymyślimy. O, no to trzeba o. A co ty to samoż? A Jożek psa zaprowadził u Gienka na placu. No tam taki podobny jego biegą. No a ja lecę do Frankfurtu. Ty lecisz do Frankfurtu? No. Po co? Marzena pojechała i mi zostawiła kartka. Z grzechami? Niech ojciec zobaczy. Nie złość się na mnie, ale musiałam odreagować. Pojechałam z Gienkiem i Jurkiem na Byzuch do Frankfurtu. No, na kilka. I ty też teraz jedziesz? No i ja nie pozwolę, żeby mi się żona smykała sama kogoś po Frankfurtach i idę na lotnisko i lecę. Mhm. No.
Szczęść Boże. Przecież mnie też zaprosili. Ojcze Marianie. No przecież mnie też zaprosili. Niedawno. Mnie też zaprosili, ja tam muszę lecieć. No dobra. Masz tam miejsce. No mam, daj bagaż, daj tutaj do bagażnika. Ta na łopkowo ja? Ja, z drugiej strony. Bo pojechał do Frankfurtu, a psa zostawił tutaj. A miałem mu dać żreć. A no ja. Żarcie do psa ją mam. A do którego psa? No. Skąd ten drugi pies? Ten jeden tu zawsze był, rozumiesz to? One rozleżają. To czyj ten drugi? No jak to czyj? Gienka jest ten pies. A Gienka! Kurczę, te one tu są, one nas zeżerą, rozumiesz to? Tak. No ja, no patrz, widzisz. Patrz. A jakie one są wściekłe. Ja myślę, że ty się psów nie boisz. Ja nie, ja się boję psów strasznie. To my tu zostaniemy zdać. My stąd w ogóle nie wylezemy dzisiaj, ani jutro. Jak się coś... Czekaj, zadzwoni, co? Ja, do kogo zadzwonimy? Ty, do mojej baby. Dobra, dzwoni. Ty nie, lepiej co? Nie dzwoń, bo on ci lepiej nie dzwoń, bo się Zaro dowie, że my tu są razem. I ja? Co? No, a afera na ściemkną. Nie psy, powiem. Baba, nie, i co? Nie, co my teraz robimy? Wiesz co? No.
Ja nie wiem. Siadaj, musimy to. Dobry, nie? Przykrócie. Dwa! Ty się śmiej, ty się śmiej. Jak na sto tu zobaczy, to zobaczysz. Na sto nikt nie zobaczy. O, ale pilot! Teraz przynajmniej wiem, jak się czuje Archanioł Gabriel. O, ostatni. O, to ładnie. Losujemy? No, nie, masz. Dziękuję. A mi się ręce często pomyli. Ze strachu. No i co? Musimy coś wymyślić. Start! A? Ja? Na ile? 5 sekund, pół minuty. Jednak szybciej! 15! 20! Widzę jak szybko. 25! Uwaga! Stop! Lepsze. Dobre. No.
ucieczę. Jork, nie lubię pójść za mną. Na Jorku, wiem. O, Marzena, ty wiesz! To jest niespodzianka. I Ewald przyjechał. Ewald, ty, że ty. Słuchajcie, pójdźcie. Pójdźcie. Nie. Co za nim, co nim? Tu mamy ważne sprawy. Tak? To jest ważne, to jest ważne. Śląskie piwo, to jest ważne. Andy się będzie radował. Andy, on już czekał na to. A co to za jest? Pokusuj, co to jest? Nie, śląski chleb. Śląski chleb to. A wunio, ty. O, pierunie takiego czwerga, ty. Kto go postawia, ty, fajnie dom. W ogrodzie. A nie mam ogródka, ale... To na balkonie. To na balkon przyjdzie fajnie. Ty, wiesz, że nam się te ogórki, co my od ciebie, to już się skończyły. Już się dużo tego było, ale już się skończyły. To jest też dobry. To chodźcie, pójdźcie, zbieramy się, idziemy. A ty, pijesz tego diabła. Czekaj, no. Jak idziemy z tego ogórki, ja to bieram. I obiera tego lumpa. Chodźcie, pójdźcie, idziemy tu. Aha, czekaj, wiesz co? Ty byś mógł cię wjechać. Jeszcze mógł! No jo, kim chcecie, ja też. Mamy wszystko. Okay. Tak mi jeszcze powiedz, że możesz mloki, to padną na pysk. Tyszą. Jeszcze. Słuchaj, a to jest za ten telewizor. Panie, ten telewizor gro do dzisiaj. Czestuj, a farba też cimie. Słuchaj, Ojgin, bo to chodzi o taką rzecz, że dwóch ja mogę wziąć do siebie zakwaterować. Ale tu jest niedaleko taki hotel. Niewiele zapłacicie tam. Także reszta by mogli mnie tam załatwić. Dobre, no. Dobra. To są takie nowe te bloki tutaj. No ja, to jest chłopiec wybudowany. Chodźcie, Marzyka, ty właśnie wierzysz mi serce, właśnie. Właśnie, chodźcie, chodźcie. Fajnie, nie, to są dość takie nowe, wiesz. Jakoś to, no. A psy? A psy? Psy. Psy. Idę skoczyć. Są przy samych drzwiach. Teraz pójdziesz do mnie na balkon, wiesz? I teraz wiesz, u mnie tu kierunek. Tu będziesz siedział, wiesz? Tak. O! Dinek, głowę się, jak ten pierun fajnie wyglądał. Tak oby stąd był. Tak oby stąd był, chłopie. Ale będzie pilnował balkonu. O, jest bliższu, nie wchodź tam, nie chodź. Tam, ale tam ja jest pełno ludzi, jest, Boże. Ty, tam stoją z kijami, z rurką pod pachą. Tam ci pieprzą. Gdybyście podłączali to kanalizację. Wybija wszystkim, zamiast wrócić rurą lecieć do oczyszczalni, to im wybija wszystko, na podwórkach mają. Teraz ciepło. Dobra, to już do biura nie da, już do biura nie da, idziemy się kasiedmać tu. To chodź, usiądziemy. Idziemy się kasiedmać i tu sprawę do ciebie. Ja. Dobra, siedmę się. To mnie widać za tym drzwiami. A, już sum nie wiem co robić. No Bożeście prowolna obiecali. Ksiądz Marian, ty popierał was tym wszystkim. I co z tego wyszło? To wszystko grudzie, ale to musi być czas, to musi być czas. To nie ma tak oros to zrobić. To się nie da. Dobrze, to musi być czas. Ja mam tu prośbę. Tu taką mam wniosek o założenie działalności gospodarczej. Dziś o tego nie obejrzę. Bo dobrze, ja rozumiem, żeby się tutaj... Ja to jutro obejrzę, co tu tam jest. No, ja, do widzenia, dziękuję. Powodzenia. Ja to jutro rozpatrzę, obejrzę i postaram się to rozpatrzyć.
Halo? Co? Jak wyląduję, to zadzwonię! Wylądujecie? Kto wylądujecie? Co to? Super, wszystko super. To znaczy tak, pojedliście już trochę, tak? Ja! A to teraz chyba piwko, bo mnie zaszkodzi, co? Zobaczymy dziennik. Która godzina? O, leci. Czekamy się. Czekaj. Tu. Nie! Bo? Widać będzie przez okno. Dobra. Nie oglądamy, siedzimy. A jest co do picia? Może co? Nie wiem. Idź obejrzeć. Na pewno nic nie ma, bo my tu mieli no przyjść, dać pojeść psom i iść, nie? No. Bo bez mała to są takie hity godają, ale... No, ty by się nie obrażaj, ty nie obrażaj tego. Proszę. Proszę. Nie ma ani kropli wody. Nie ma wody. Nie. Trzy, cztery, bach! Marzynko, ciach! Bo, ciach! Poszli! Nie. I już się musiał zacząć. Nie, bo uciekało. Ja, chyba tak. No, nareszcie. Jako druga była? Jako druga, jak się... Cieniuszki. Co cieniuszki? No ten bier. Ej, Marzena, ty dalej robisz w tej szkole? No robię. Czyli rektorka jest normalna, rektorka uczysz. Jest coś do zjedzenia? Co było, co? Znalazłeś co? Nie ma nic do jedzenia. Kumpel robił ten prezbusz. Nie musisz specjalnie. Dodać. Prezbusz to same podroby. Torba. Nareszcie. Udało ci się, a chciałeś zawracać. Chodź, Maria, niech
Ale czemu mi tak w uszach piszcie, ty? Irek, ty se załatw swoje, a ja muszę do tych pierunów zadzwonić. Ojej. Ty, tu nie ma zasięgu. No, ale wyzak to jest w naszym spotkaniu zawsze Jork. Więc pijmy jeszcze raz. Pięknie jest młody czas. No nie. No nie, Mazena, normalnie. Super. Nie chcę mówić zajebiście, ale to jest laska. Naprawdę. No i Irek trafi. Bo Irek, wiem, ale za... Wszystko jak nowa. Stop. Halo? Kto? Irek! To z Rybnika dzwoni z lotniska, tak ty? A ty? Jak z Rybnika nie? To skąd dzwonisz? Z Frankfurtu, z lotniska! Z ojcem Marianem! Się bardzo cieszymy! Słuchaj! Irek jest na lotnisku z ojcem Marianem, no! Halo, słuchaj, no! No nie, no! Oczywiście, że przyjedziemy po was! Irek, trzeba by było pojechać tu zaraz! Przyjedziecie. No. 25 minut góra, ja ci powiem, to jesteśmy na lotnisku. Dobra, to możecie wyjść tak już, no. Ty wiesz, że w tym garnku, co jego przyniósł, nie? No. To jest ryż z kurczakiem, ty wiesz, jakie to dobre? To pójdź go i weźmiemy, nie? Ale jak? Jak oni tu teraz będą czekać, powiedz mi jedno. On tam dojeżdżał aż pod samy ten. Pod sam. Powiedz, że tu jest aut wszystkiego i. Bo my tam nie mogliśmy stanąć, to po prostu jest. 10 euro. Halo? Halo, Irek! Gdzie wy jesteście? No, bo samolot już z Katowic przecież wylądował dawno. Czym? Własnym samolotem! Rany boskie, to myśmy się spodziewali, że tym rejsowym normalnym. No to gdzie teraz jesteście już tu? Gdzie? No do Irek już, czekaj, zaraz ci powiem. Własnym samolotem wylądował już w terminalu B? To słuchaj, czekajcie na nas, my już tam lecimy. Już, tak? Tak, lecimy już tam. Czekajcie tam na nas, czekajcie. Servus, no hej, do zobaczenia. Słuchaj. Księże proboszu dzwonia z ławki w parku, bo do biura nie miał wejść. Chcą mi naklupać, no. No nie wlezę, bo kaj. A
Dobra, i tak też. No, a czemu nie wiedziałeś, że... A skąd lecie własny samochód? Skąd mogłem wiedzieć własny? Myśmy na rejsowy tu czekali. Ja przyjadę, słyszymy już, że rejsowy jest. Jeszcze poczekajmy, bo jest jeszcze... Tu jest dobrodziej. Ojciec Maria. Porządku, ojciec Maria, ale z porządku. Ale tu jak dosłownie, wszyscy czekaliśmy na ciebie, tu już na ten... Marzenka, usiści, że w końcu Irka, a Boskie, jakie to... My to sobie porozmawiamy, dzień dobry. No dobra, ale tak już jest w porządku. Dobrze, dobrze. Ale mieliśmy razem przyjechać, ja się... Dobra, się wytłumaczysz później. Chodź, idziemy. Chodźcie wszyscy. Czekają na te cały... Dobra, stary, co ty tam wierzę? Ja patrzę na Discovery, tutaj gadali, że to budują największy biurowiec na świecie. No to wiele tam musi być tych sekretarek w tych biurach. Wiele biur. No chodźcie, panie. Chodźcie. Do środka, chodźcie. Gość, dum, bóg, dum. Tak. Chodźcie, Ireczki, siadajcie, kochani. Siadajcie. Tak, długo, weź. Przez mąż. No i siadaj. Chodź, Ireczku, też chodźcie. Siadajcie, słuchajcie. Chodź, bóg. No. Jezus, no ja się zadyszył. Piwko, prespu. Ale bardzo dobry. Nie trzeba. Ale pięknie. Ojcze Marianie, prezus jest super. Że jest ale nie masz widełki. Nie masz widełki. Jak nie widełki? Dziękuję ci bardzo. Zaraz to wszystko podobno. Zaraz słuchajcie tu. Koktajl tomaty. Pyszna rzecz. Daj Marzence. Ja wiem, on jest zdenerwowany troszkę. Ile daj. Jezus, jak chłopy gołąbki z dzióbka. Normalnie. Ale Jork, powie ci nie fajnie tak. Bardzo fajnie. Jeszcze raz. Piękny jest młody czas. Piękna jest młodość. Niech wiecznie władza. Teraz na polinesku. Trum za i noch einmal. Ojciec Marian, ty znów... A ja, ale bagietka u nas gutn lepszą u nas. Ale ja to bagietka, bagietka, ale prezwóz jest. Prezwóz jest. Hauza, prezwóz. Ja gutn. Ja, i tym wóz. To jest jeszcze tu normalny wóz. Nie dość, że bagietka w pierwszą, że wody jeszcze musi jagód zachciwać. Marzenko, jak ci smakuje? Ja się cieszę, że myśmy was tak odebrali sobie. I teraz widzisz, nawet nie wiem, co powiedzieć tu. No bo ja ten telefon dostaję, ja był cały furt. A jeszcze tyś mi powiedział, że ojciec Marian tyś. No bo myśmy. Ale Marzenka! Ale bo myśmy byli bardzo. Ale Marzenka, broń Boże, nie. Żadnych takich win nie ma co dyskutować. Nie, no, słuchaj, no, ja mam... prawda powiedzieć, to jest wina nasza, bo my ją wzięli, no chciała jechać i my ją wzięli. A pies? Wszyscy się dobrze... A pies? No nie, pies. Pies ci mordelizator, to nie o to chodzi, ale... I zadzwoniłem do Jurka. Ale to ciebie na podwórko wpuścił tego psa. Do mnie? No do ciebie, a potem zadzwonił do Jurka, do ciebie na podwórko karmił, i zadzwoniłem do Jurka, żeby go karmił. Do porządku, to o co wam chodzi? Załatwiona sprawa. Nie ma załatwiona sprawa. Czemu? Bo mój pies go nienawidzi. O! Kogo, Jurka? Taki no dobry pies! Ale mój pies go nienawidzi. Ale Jurka nienawidzi. Nie, naszego psa. A Jurek nienawidzi naszego psa. Ale... Pies! Mojego psa karmi Greta.
To może on gryty nie cierpi? Może on gryty nie cierpi ten pies? O matko. Pies nie lubi gryty. A twój pies? Mój pies nie lubi twojego. Aha. Jeżeli oni się razem zejdą na placu, to są uziemieni. Co ja ci powiem? Nie, ale że się to wykonuje. Ale ja bym nie dał rzeczy, że Jurek lubi gryta. Za dużo i to nie może być ci i to się nie godzi. Cicho. To jest bardzo prościutka sprawa i no zapamiętaj. Oko mam rozmazane. Weź ten koc, co? Gorąco. Zobacz te psy, co? Może ich nie ma, nie? Taniu? Ale kiedy my to zrobimy? Jak? O, zobacz, już po kocu. No, ale poleciało. Idziemy, nie ma nie czasu. Nie chcę na to patrzeć. Moment, kochani, moment. Halo, Lucia, Kristika, Andrea, Zita, wywarty, ja wywarty, ale. Dobry. Jeszcze Zita, ale. Das ist Maschine? Jörg, das ist Frau Frau. Eugen, kennst du mich? To jest kolegi, to są małżeństwo koledzy tu z Frankfurtu. No i zaprosiłem ich teraz, żeby po prostu, żeby z nami tu posiedzieć, porozmawiać i potem. No, proszę bardzo, siadajcie. Hallo. Ja będę życzył. A Jorga rozmawia. No, daj fluczoj. Ja fluczoj. Komm schmerzen bis heute. Ale, a wiesz, Angst gehabt. Jörg, da muszę wir zusammen trinken. A ja, trinken. Und bitte, mein Gott. Warte, einen Moment. Chipsi, ich mach das hier. Ich gebe das hier. Solche auch mit. Oh, da gibt das. Das schmeckt gut. Schmeckt gut. Ja, weiß ich, alles schmeckt gut. Bitte schön. O co chodzi? Dziękujemy za poczęstunek.
Fajny gieszeń by przywieźli, nie? Przecież widzę, że się gardina ruszą. Mamo! Co? Co ty sobie wyobrażasz? Całą noc cię nie było. Czyś to oszalała? Ja nie umiała wyleźć. Ja nie umiała stąd wyleźć. Nos psy nie wypuściły, rozumiesz? Ale to? Ty, czekaj, no jakich nos? O czym ty opowiadasz? Nie, no kogo? Jakiego? No nos nie wypuściły psy, rozumiesz? No pokaż, bo widzę, że się... No schowaj te psy, to wyjdziemy, no. No, nas nie jego mieli. Co wy się w ogóle wyobrażacie? Z moją mamą? Co? Gdzieś widzieć, wszystko ojcowi powiem! Psy, te łagodne baranki! No. Co wy mi tu bzdury wciskacie? Bzdury! A co ty se myślisz, że my co? Co my to... No, my całą noc pilnowali! No właśnie! Kogo? Psy! Psy. Kto tu taki bałagan zrobił? No chodź! Dorośli się pewnie mam. No i co? Matka, nie wiem, się za 5 minut leziesz to będzie, bo naprawdę ojcowi powiem! Idź! Idź już, idź do domu, idź. Ja, moja przyszła, Kornela, cześci. Ty, ci kochani, ja ci teraz widzisz, taki jest ten bezu, co ja ci go dodam. To są, tych ci chyba nie muszę przestawiać, bo ty ich znasz, nie, to ja na tobie. A teraz, ale teraz, ci kochani, muszę przestawić. To wszystko się stało po tym, jak ja wyjechał. My się trafili tu i także tu, to jest moje szczęście teraz, nie tu. I to was teraz, a to są tak. Marzyna i Irek, małżeństwo. Cześć. Tu jest Ginek, Ojgin, kolega ze szkoły. Jork, łoba te pieruny, to tu razem się z nami. I Ewald. Cześć. Unik znowu. Siadaj. Ja nie na chwilę, bo ja muszę kawa wypić. I Kajzaś lecisz? No do Alkesajmu, do mojej Jeruni, ja ty się opiedział, a ty się zarobiono. No nie mam czasu, od roboty do roboty. Luma Adelheid, Essen hab ich da. Morgen komme ich so um 11. Bisschen früher, dass ich heute früher gehe. Spital zu dem alten Schwanz. Potem jeszcze pora na Schwarztisch, tak? Jeszcze godę ci to przed tym. Na Schwarztisch. I bez tego by my nie doszli. Dawaj teraz kawa, bo muszę... Ja ciebie czekam, no bo chcę łączać mój telefon i widzę, jak on mu to wszystko dzwoni, jak on to w tych swoich grytach. Czy już ta kawa się... To pomożesz mi ta kawa dać, pomożesz mi, pójdź. Greta! Będzie mogła ignorować ten szans? Mówiłem, że spodoba ci się pani skatowała. I co z kotca zostało?
Teraz muszę to wszystko posprzątać. Eine kleine Überraschung. Oh ja. Weißt du, was ist das? Das nalit am Tikkabe. Was? Nalit am Tikkabe, ja. Das ist für mich. Kennst du? Na ja, das ist für dich und von deiner Frau. Das ist nur für mich. Ja. Aber das... Piwo Śląskie. Aber das nehme ich nach Hause, ja? No ja myślę, że teraz możemy się napić na to spotkanie takie. Marzenko, Irek, Jörg, Pierunia, Ewa, ty zaś nic nie pijesz. Pijesz. Trinken, trinken, ja. Hast du auch was? Ja, normal, da trinken, hab ich auch, ja. Ja, wenn man pustet, ich mach jetzt dann... Oh, hier! Das ist du. Jak to gadałem, zum Wohl sagt der Pole. Albo na zdrowie, Walimy. Na zdrowie, tu kannst du auch na zdrowie. Zum Wohl! Na zdrowie! Na zdrowie! Na zdrowie! Na zdrowie! Przyjdź. Normalnie przyjechali te pierwsze Niemcy, co nie umieli, te Polaki pierwsze, co nie umieli niemieckiego, nie znali. Tam na Wirchu, w Düsseldorfie, na Gruba przyszli. No to ten niemiecki Steiger ich chciał dać i chciał rozumieć ich tak jakoś, żeby się douczyli do dołu ich takich dodatki brygady Turków, że tak też połowa nie byli. I mogę ci żeby się nauczyli. Niemieckiego. Tak, i chcę ci powiedzieć, za dwa tygodnie te Turki po śląsku go dali. Takie! A jak się uczyli, jak się tu uczyli te pierwsze, bo tu i gorole przyjeżdżali, ty, wiesz? Tak jak uczyli tego jednego, panu, co to jest? Cuk. Co jest cuk? To on panu pociąg. Ancuk, a on panu pospieszny. Zadaj źle, bo ancuk to jest richty szaket, westa i galon. Ani sam to nie ma wysieczone. A nie ma nic porobione. Siwy pieruń, siwy pieruń. Nie, no tak to będzie, tak to będzie musiało być, no. No szczęść Boże, księże proboszczu. Cześć kościelny. Kawyście to są. Jako w Niemcach. W Niemcach? Ale w których Niemcach? Tu w NRD czy w NRDF nie każeście są? Ja. Ale tu czemuście nic nie powiedzieli. O, no ja wiem, no ja wiem, ludzie już malują. Ja jeszcze no, muszę iść do hurtowni po farba i no, farożyczku, trzeba w słowym powiedzieć po tym na ambonie, że to jednak to nie ma tak, bo tu jest wszystko, wiecie jak robione. A jak tam się nowy wikary sprawuje, co? Nie, no wikary w porządku. A? Tak jak się zgodą. Ani finika, ani eurocenta, ani grosza nie dostanie. Znaczy nie, że nie dostanie, nie, no ja mu nie dowom, nie, no tak jak się zgodą, żadnych pieniędzy im nie dowom, żadnych. Zresztą to jest czynza szkoła, także... Haha, wiadomo, moja szkoła. A poza tym wszystko gro, ja? Ja. Dobra, z Panem Bogiem. Ewa, Jorg, nic to nie wybali. Ja, ale my tu z Jorgiem łazili wczoraj pod sklepem, takie fajne, kurde braceriki tam były i my się chcieli kupić. Dobra, to czemu się nie... No bo nie wiedziałem, jak się to po niemiecku nazywa. Aaaa, ale ojciec, ojciec, dość do plama, wiesz.
Jeszcze mi powiesz, że nie wiesz, jak się tomaty po niemiecku nazywają i mi da cały furt. Nie wiem. Nie, no, no ja. Tłumaczysz sobie to po śląsku. Po niemiecku też tak jest. Szkoda, że nie ma tutaj Mariana. Kaj Marian się stracił. Bo może się zakocha we mnie. Ojciec Marian. To. Ani mi nie godnej, słuchaj. On poszedł się trafić z tym księdzem proboszczem, z tym, co tu jest we Frankfurcie, w tym polskim kościele, nie? Już miał dawno być. Wiele godzin. Kurde, już tyle. Ja już muszę iść do roboty. Jak? Ja już muszę lecieć. Jerunie, dobrze. To moi... Dobra. To my? To czy nie, to leć. To leć. Jak to załatwić, przyjdź zaraz. Ja pospieszę się, bo prędzej przyjść. To co, na razie? No. Trzymaj się, ja. Ja. Okej. Dajcie sobie święty spokój. Dobra, rany Boże. Dobra. Wy też już zostawcie to całe. Idziemy teraz. Właśnie was, jest gehen wir spazieren. Sie haben ein bisschen strapazieren, aber das ist Kleinigkeit, Mensch. Das ist Kleinigkeit. Jetzt gehen wir Dostałem SMS-a tak. Z banku. Możemy chlać. Mam 80 zł do przodu z. Ja pierdolę. Najzbudzeniem jestem jego mamą. Cztery kolegi z nim i meda. Nasze stare chłopy z Polski, ale z tamtej dawy. Ale jest stary polski. Ja. Ale ja nie z polskiego. Te piwo do ciebie. Ale ja nie wiem, czy ojciec Marian może. Piwo mszalne. Piwo, ojciec dobrodziej. A wiera mszalne. Ja ojciec dobrodziej, mszalne piwo. Mszalne. Proszę bardzo. Dolat, niech żyją, No, na 21, nie? Nie widać. Na lotnisku, nie? Mamy już od tam powiedzmy 5 lat meble na wymiar, a u was mi za tydzień za meble na wymiar robią wszystko. Nie? Na całość. Wszystko. Ta kokostka u nas już jest 7 lat. Ja u was już też zarobię. No nie mogę. Nie, dobry. Ale to nie jest Śląskie. Nie, to jest kajne Śląskie. A Śląskie? Śląskie jest good. A ja to lubię słuchać. Ale on rozgodą. Ale on rozgodą po Śląsku. Ale on rozgodowy. Rodzice też są z Zawadzkiego. Dokładnie fosowskie. Fosowskie, ja znam fosowskie. Dokładnie Wazisz Gorol. Gorol nas i znie śluzy. Wazisz i znie śluzy. Maszenko, rozkusz się, już nie będę na ciebie krzyczał, wiesz? Już przyleciałem, jestem przy tobie, już powiedział się, nikt nie krzyczy. Nareszcie pasia treści. Nie wybij swoich ode was. Firmy leżą w Tesco za 9,99, a nasze na targu idą w tysiącach po 20 zł. To są układy układzika. Thank you.
ci już ze serca telewizor przywiozł w tym. Szczerze Marianie, prosimy do grona, bo ja muszę... Panie... Ojcze Dobrodzieju Marianie. Ein Prosit, ein Prosit, la la la. Dziękuję. Za suto zastawiony stół. Spodziewaliśmy się, że nas przemiesz... Całuj do pierwszej krwi. Tak samo jak w Drewniku przyjęliśmy, to... No, ty żeś mnie w garażu przyjął. W jakim garażu? Przeleciałeś się normalnie i my cię wszyscy przelecieli. Tak. Szef, habę z gitarą. Das ist nicht schön. Das ist mein Schiff. Auf Wiedersehen. Danke schön. Mówię przecież. Nic nie mówisz. Ty możesz go dać. Nie okejcie się, księże. Ja normalnie do was zgodą. Tu jest Chorzów Estakada. Jesteśmy znowu w Chorzowie, w naszym... Nie, jesteśmy w Chorzowie. Stop. Wypuść mnie tu, no. Patrz, widzisz, tu jest ta kopolska parafia i o tam ino musza iść. Chodźcie, bo tu to jest sklep Andreasa. A, tu mam dwa takie sklepy, ma jeden jest tu. Chodźcie do środka, chodźcie. Ty pisz polnisz może was? Ty pisz poli. Zabity. Egad mnie gierę. A na mnie gierę. Na mnie gierę. Na mnie gierę. Na mnie gierę. Na mnie Adam. Bring my glass. Tak jest, jest tam. Dobry. Polok. Skąd idzie? Z Siemianowic. I robisz to. Długo tu robisz? No, 3 lata. Kalkulujesz się to? No ja tak się dorobim się. Andreas, Sie wollen kaufen Kichheim. Na jakich chyba robisz? Kannst du sehen, ale was du siehst am Montag. Ja, ja. Dobrego szefa? Dobry szef, no. Jak tam z tymi, no... Wcale nie z ja. Mogłoby być lepiej, ale dobry szef. Zadowolony? Zadowolony jest. No to fajnie. Przyrobić się idzie, nie? No bisschen, ja. No bisschen, aber muss ich getrunken. No kostet man das ist. Aber das ist deine Kost. Da geschäft kommt, da probe, wenn du trinkst. Nie możesz mu przykrości zrobić. Co przykrości mu nie możesz zrobić, no, on ten zwyczaj z Polski ma, a ty mu to chcesz. On to w Polsce widział, to teraz mu nie chcecie tego zrobić. Tak, już alles gesehen, nie powiem. Das ist genau wie bei uns. Was kostet? Yes, exactly. Two. Two euro. I'm only here. Okay.
Thank you. Thank you. Give me some paper. No, yes. Tak się robi biznes, rozumiesz? No, to jest. Can you help me? For 150. No problem. Zjeżdżamy na piwo. Myślę, że ja. Czego chętnie zjeżdżamy? Zjeżdżamy. 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 No jasne, to idziemy. To jednak... Nie denerwuj, bo... Tak. Takie fajne rzeczy tutaj są. Super. Das gefällt mir auch. Super. Aber das ist ein bisschen zu klein. Für dich ist zu klein. Klein, za małe. Klein, za małe. Klein. Ja dużo jestem, no. Rock, rock and roll. Rock, rock. Dein rock. Dieselbe Farbe hat. Farbe, a ja, kolor taki sam. Ja. Tak, tak. Ja, sehr tak. Gut. Nie chcę go żony Hordaka. No ciebie to by Marzenkę trzeba było zapytać, nie? To jest typowe takie babskie auto. Takie do Marzenki. No. A zobacz, a to. Zobacz. Zobacz. Schmetterling. Das große, duże, to dobre na mnie. Das ist Schmetterling. Schmetterling? Bawełna? Schmetterling, der Flieg. Moty, moty, to jest fajne, super. Ja bym to piwo na miejscu robił. Ciekawe, to było to. Ale to musi być niepasteryzowane. Brylo lwariów. No, to na pewno musiał być Polok. Patrz, Andrzej, zobacz, fajne, nie? Fajne auto w Disney, no. 9-4 rok. No. 9-4 to może nie za drogie. 15 lat, ale w Disney jeszcze by trzeba było zobaczyć, ile mu przejechano. To potem przyjdziemy, no, pójdziemy sobie jeszcze dalej jeszcze zobaczyć. Może jeszcze spuści na nim. No, ale na pewno do 1500 na pewno spuści. No, ale fajnie, podejrzewam, że klimat też tu jest, żywy tak. Ale drogie, wiesz, też 5000. Tam przyjdzie kopię, mówię Uno. No bo to szukają jakiegoś świadectwa pewnie. Ist zu klein. Klein. Ja, alles ist klein. Ja, du bist... To chyba tu leją. Przecież tak myśla. Volt. Teraz stoi. Ale co, Volkswagen? Nie, Mercedes. Mercedes. To dobre myślisz. No szczęść Boże. No słuchajcie,
proboszczu, za mną łazi cały czas ten taki natręt, co mu taką realizację obiecali, no. I łazi, głowa mi truje już na te łepie Montela, że już nie wiem, co robić. Słuchaj, no użyj jakichś sloganów. Slogan, no na przykład powiedz tak, że na inne cele też trzeba było przeznaczyć i to będzie w następnej kolejności zrobione. No. No, a na zebraniu we szkole to się pytali, wiele te kosztowały garaże, co są na farze zbudowane, wiele kosztował ten dach miedziany, nie? A co ja mam powiedzieć, że to zeżarło cały budżet miasta? Jak się nie zamkną, powiedz im tak, że wprowadzamy podatek od kołów. No co to gorolu jedynie, wiesz, to są koła? Rower od rowerów. Skoro szofery mogą płacić podatek, to ci od rowerów też. I tak, od koła z rółką 20 zł na miesiąc, od koła bez rółki 15 zł, a od drajratów, ponieważ to jest do dzieci, to ino 3 zł. Obejrzymy, czy będą dali wargować, no. Ty patrz! Jorki! 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 Kaj wyłazicie? Kaj wyłazicie? Powiedz! Szukamy dobrego piwa. Tak po barach oglądamy. Słuchaj, dobrego piwa. To dobrze, że my się tu trafili. Jowu pokorza dopiero dobre piwo. Wiecie, zadowoleni, jak nie rozpoczynamy. Zobaczymy. No to, żebyś wiedział, Jorki. Ty jesz widział, jakie piwko robię. Danke. No widzisz, tu chciał przyprowadzić, tu śląskie. Nie, śląskie. Niemożliwe. Jak to niemożliwe? Pierunie, uważaj, co robisz, czaskasz mi flaszka. Teraz mamy ty się ty. No ze Śląska, z Rzymnika, wy co? Jak my skąd? Skąd, zaraz będziemy gadać. Zaraz się słuchaj, wszystkiego dobrych tam. Śląskie, witaj. Ja. Fajn, ja. No, bitte. Danke. Ja. Co pamiętasz u ciebie, Ginek, to widział sam już, zaraz ci naleja. No, jak to nasze, bo to tam jakieś... Ale trzy flasze? Ja, znaczy tak, bo wyszedł. Ona. Dla Iglizy. O, widziałcy, to jest te jedyne... Ja, to jest... 1000 kilometrów jechać, żeby... się nabić nasze. Ale Olgin! Danke. Słuchaj, na dążu ostatnio byłam. Opaliłam się. Farbę. Super. Ale słuchaj, byłam na molo. I tam przychodzę. A tam taki facet, taki tost. Tak wyglądał. I uśmiechnął to takie zęby. Ja tak uśmiechnęłam się tylko do niego. Oko puściłam do mnie. Hi! Hi! No, aby wyjść tu was? Hi! Bardzo elegancki, tak uśmiechno mówię ci. Nie wiem, południowiec, Włoch, ja nie wiem, ale... No słuchaj, ty się załazisz cały czas na te piwko do tego lokalu. No, codziennie po robocie praktycznie, czyli lata tu mieszkam. A kaj robisz? A tu w tych metalowych zakładach, no bo tam fajnie, 12 godzin dziennie. To pierunem się narobisz lepiej. A zarobisz jako? No, na piwo styknie, mieszkanie opłacam. Po robocie na piwo zawsze. Wiele możmity mnie na mieszkanie, dużo płacisz. Syknie, no. Syknie ci. Jeszcze ci na te piwo styknie. Przyjdę sobie codziennie, dwa sekundy. A długo w Niemczech już jest? No 3 lata. To za jakieś tygodnie, 12 godzin robisz dziennie? No ale niedzielę wolny, od czasu do czasu, sobota też wolno tam. Śmigniesz to.
No, no, się godzi. No, się to fajnie się mówi. Ja ci na jedno powiem, to po co ty żyjesz, po coś tu przyjechał. Wszystko przede mną, może coś będzie, nie wiem. Cieniuśkie to nasze piło tutaj. A by was, was to was? Hajs, hajs. Nein, hajs. Hi! 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 Kannst du nur kriegen bei chinesischer Restaurant? Ja. Dann willst du Hai essen, dann musst du in chinesisch Restaurant. Ale nie zaprosił mnie, nie zaprosił mnie właśnie do restauracji, tylko tam po prostu było hi na tym molu, ale taki uśmiech miał mi hi! Ciepło się zrobiło. Nie, jest trochę dzisiaj tak by sparno było, parno było i bez uszy. Ciepło, ciepło. Długo żeście są kiedyś. A tak, wczoraj przyjechał. O, no to się rytmie. No tak, na wyzu. Tak, mówię ci, mówię ci. Wszystkie da znieść. Wirklich. Super był, super był, naprawdę. A to jest nuba chinesischer Restaurant. No nie zaprosił mnie do restauracji, niestety, no. Ale powiedział hi. Tak się śmiał, takie zębiska, takie zębiska. Ja nie wiem. Hi, hat große Zähne. Große, duże zęby miał, ja nie wiem, z Włoch, z Hiszpanii, nie wiem, ale super. Hi. Aber das schmeckt gut? Ich hab noch nicht gegessen. Schmeckt, czy smut... Nie całowałam się, coś. Szkoda. Warum? No to było tylko hi, sobie poszedł dalej. Słuchajcie, obcy Andreas, chce was we wieczór, no chce wszystkich łopić. Kto to chce, bierzak. Po mieście, ja po Frankfurcie, bo chcę we wieczór łopić, bo mi godą. Dzwonił mi, słuchaj, ale ta Farosz kombinuje coś, nie wiem, co tam, ktoś po farze, coś tam kombinuje, ma jakieś tam swoje sprawy, no i to tak, tak to może zrobić. Co to ten Farosz tu ma za gazety? Jeszcze ktoś dzwoni. Boros. Farosz. Szczęść Boże, księże proboszczu. Słuchaj, musisz załatwić jedna sprawa. Ja? Leć wartko do burmistrza. Ja? Żeby kupił moje auto. Jak auto? Te małe czarne moje wziąć na auto służbowe. Na służbowe? Bo ja tu mam coś na oku, a takie no, skromne, ale nie powiem. Znaczy się, my mamy, znaczy się ksiądz chce, ja. Możesz to mi załatwić. O pieruna. Znaczy się, przepraszam, no ciężko będzie. Ale postaramy się, ale... Nie wiem, to jest ciężko rzecz, bardzo ciężko. Z Panem Bogiem. Po mieście, no. Nas suszyło, tak było gorko, że wiesz. No ja ją zrozumiałem, no ale... Słuchaj, to... nocy nie wiem, kaj jeździć. No ale dobrze, no może nie wy, ale się muszę spytać tych, jak Andreas chce, to może ktoś będzie chciał jechać. My nie, my jeszcze zaklapniemy po dwa drzwi. Będziemy się bawać. Tak jest. A, tuście są. Cześć, co chcesz dać? Burmistrzu, witam. Cześć. Jest sprawa. Wody. Cywilno. Dzwonią nasz patron. Co chce? Jo. Czyli on. Mamy sprzedać, a wy burmistrzu macie kupić. Co? Nowe auto, służbowe. Farożowe auto trzeba kupić. Sprzedamy waszego Peugeota. Zrobimy to tak jak zawsze. Farosz chce no 100 tysięcy. I o 500 zł, wiadomo,
koszta własne. No to jest siła wyższa, nie mogę się temu sprzeciwić. No nie, no nie ma co, jak ta goda to trzeba zrobić. No trzeba zrobić. Już tyle na tej łepie, mu na tej łepie, już włosów nie mam, wyszedł na łepie. Ja już przed ludziami uciekł, no już chłopie mu w strachu w dziobły, widzisz, już się u siebie boja. Burmistrzu kochany, farosz powiedział, obiady na farze były, żrać smakowało. W kartyście grali. Jezu, tam nie przeciepuje, no. Pieniądzeście pożyczywali. Jo, tam nie pożyczywał. Jakże pożyczył, to wrócił. Trzeba się poświęcić. Ja, no ja nie godą, no jak godę, to trzeba zrobić. No. Także tak jakże godą. Sprzedujemy waszego, kupujecie farożowego i o 500, ale farożowi ani słowa. Broń Boże, wikary mu. Tym między nami, bo żeby się dowiedział, to jest. Dobra, dobra. To tak to zrobimy, na razie. Załatwimy to. I no dejcie pozór, bo tam na was wahują. Jono strach, obie no widzicie, kryja się, kryja, obie uciekli są przed sobą. Ja. To trzymajcie się, cześć. Cześć. A my się trefnymy. Ja. To może się trefnymy. Wiedzyn. Te, Jorg, podzino. Coś ty chciał. Słuchaj, zdjęcie bym jeszcze czasie. No i aha. To całe to zdjęcie robię i mówi ich pierony. A mnie jeszcze żonę... Czekaj, poprosimy barmanka. Ja ona to zrobi za dziucha. Freund, bitte machen Sie ein Bild, ja? Ja, warum denn nicht? Aber wo ist denn... Hier. Ja, in dieses Knopf. No, chłopcy, schaujcie, ona no knipsze noś teraz tak richtig genau. Przy taki piw. Te piwa sam, chłopie. Żeby to było wiadomo. Tak, ein bisschen mehr zusammen. Ja, ona go dozy razy mówi się, wiesz? Würden Sie noch eins zusammen sitzen? Ja, ist schön. Ja, dobra. Ja, und jetzt ist klasse. Ja. Ja, da. Für 1, 2, 3 Bier oder? Ja, ist ein Prosit. Okay, also 1, 2, 3, jetzt. Okay. Autem, a Andrzejek no nie w ciekawe miejsce no zawiedzie. Zaraz się przekonasz jakiej. Ale mieliśmy w szóstkę jechać, przecież gdzie reszta została? No widzisz, jednym piwo zasmakowało, drugie tam kaj za autami, bo to taki pierun jest łognisty. Ten jak już widzi tu nie auto, to zaro, ale jo się go pożyczę, jak ino na parafia przyjdzie, jo się go pożyczę, a te za te piwo też odcierpią. Das war schön, ne? Aber wenn du bist in Frankfurt und kannst du nur immer Puff besuchen. Das ist gut. Ey, już ta przestań strzelać, no piw i puf i piw i puf, ja cię i tak tam nic nie rozumiem. Super. Super. Supermarket, ja. Supermarket? No, a co super jeszcze? Wystawa taka duża była. Aha, jo, to super, wiesz, wystawy tu mają super. Andreas! Ja? Das ist Bank? Ja, Bank. Das ist das Bank? Deutsche Bank. Au, i to wszystko je banki! Sparkasse, banki? Viele, alle banki. Od Ali Bank. Ale. 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 Ale, znaczy... Ale jest wszystko. Wszystkie banki. Same banki. A po co bym tutela banków, ty? No, banki sind da so was in Frankfurt, das ist ganz in Deutschland immer. Co mu tu tam chodzi, że się chwuli coś o tym? No zupełnie strasznie drogie wszystko jest. A tam drogie. Dużo zarabiają, to wiesz jak, mogą dużo same płacić, banki, nie? No, same i same banki. Patrz, ale jaki wieżowiec, das ist the große Haus. Ej, das ist puf. Das ist eine Turm. Wieża, biuro. A biuro? Jest in Europa, in Frankfurt. Ach, to turystyczne biuro, ja. Reisen biuro, ja? Biuro. Einfach, to jest ganz einfach, czyli całkiem normalne biuro, wiesz? A może być normalne? Welcome, Spain. Espania! Pozwoliłem!
Letal to po prostu jest normalnie metropolia. To ciekawe, jaki sam będzie metropolita. Ty, a może ty Ślązok, tak jak u nas? Je, patrz, patrz, Niemcy, Niemcy. To jest eine Kaiserstrasse. 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 Kaiser, cesarz. Cesarz. To wszystko oświetlone. Ty, ale te, no rzeczywiście, ja ci powiem. A fajnie, jasno. A... O nie, na tej drodze to my nie wyłażymy. Andreas, jedź stąd. Biera na siebie to wszystko. Boże, no muszę mi to wytłumaczyć. Pów to jest burdel. O, pa... je! No nie, te malunki, nie patrz. Nie patrz. Cała droga. Cało dno nie, na dno piekielne, na dno piekielne wszyscy przyjdziecie. Wracamy i o tu nie chce ani kroku dali. W zasadzie jo jada, no ale... On, war gut? Gut, gut, gut. Super. Schön, schön, schöne Puff. Super. Schöne Bank. Super, super. 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 Appetit. Halo? Szczęść Boże. No witam, ojca Mariana. A no szkoda. A wy nic? To, a gdzie ojciec zostaje? No dobra, no dobra. No to muszę sam lecieć, bo Marzenka nie poleci. No dobra. Dobra, no to szczęść Boże. No ojciec Marian nie leci ze mną. Nie, dlaczego? No, zostaje tu u znajomego na parafii, będzie kwestował na rzecz swojej parafii. A. No to jo, burmistrz. Księży proboszcze, słuchajcie, on tu dał jakieś podanie mi, ten gość, na otwarcie działalności prywatnej, otwarcie sklepu rowerowego jakiegoś. No i koperta dał w załączeniu. No weź i no otwórz ta koperta. No weź i wiel... Powiedz im tela, to się dowo za stragan, za sztand, ale nie za sklep. No. No to szczęść Boże, ja. Dobra. No jak już tu słyszycie. Mam taką wiadomość do was. Jaką? Jak ja poczuł ten chleb, jak ja powinął ten wóźd, jak ja się to wszystko iberzecował tak, jak ja się to forsztelował wszystko, co to jest tu i tam, ja zdecydował. Ogin, zdecydował jak się richtig jechać tam, chaj jak się urodził, czyli normalnie do mojego heimatu na Ubeszli. Do Polski. Do Polski. Ja da. Vai, Jesus! Vai, Jesus! Vai, vai! Vai, vai!
auch sagen. Ja, bitte, ja, bitte. Sag nochmal. Lucia und Andi. Ich habe das alles überlegt. Ich fahre zu meiner Heimat, zu Oberschlesien, zu meiner kleinen Heimat, zu Oberschlesien. Ich mache das alles mit den Papieren und alles gut hier. Aber nein. Aber ja. Er ist dort geboren. Er ist geboren. Wir kommen zu dir jeden Jahr zum Besuch. Jeden Jahr. Andi. Oberschlesien ist in meinem Herzen. Das verstehe ich nicht. Heimat. Das ist ojczyzna. Ja tłumaczę, że ja muszę tam w sercu i ty. Heimat. To znaczy. Aby nie chodzi. Dwa tygodnie, Jogo. Jest. Jormuś, ale to trochę się będziemy spotykać często. Będziemy mieszkać blisko siebie. Ona cię będzie miała mnigę. Będzie z nami. Pofurgamy w ten luft z tobą. Tak jak dawniej, jak za dobry. Chodź tu, heute ode was. Nein, heute nicht, was. Aber ich, das ist die Decision. To jest moja. Ja, das ist richtig. I ja bym teraz powiedział. Jor, już sobie powiedział. Więc pijmy jeszcze raz. Szczęśliwy podróży Andrzej, wszystkiego bezpiecznie, zawieź im tak, żeby się mogli trafić wszyscy. Szczęśliwy. Żeglowki darowe. Tak jest, robimy się chwilę. Tak, jak chcę tego chwilę się zrobić. Marty Białec. Yeah.
Łoś kupce nowy. Jednak w domu najlepiej. Bez przyjaciół.
przerwy słuchali, jak u was fajnie, jak Homer mył Galil. Pracował.